Dzień dobry, moi drodzy. U was jest jeszcze godzina 7 i pewnie większość z was śpi. A ponieważ wiecie dobrze o tym, że w Turcji czasu nie zmieniamy z letniego na zimowy i odwrotnie, w związku z tym działamy tak, jak działamy. Nie jest łatwo, ale wy też o tym wiecie, że nie jest łatwo wstać wcześnie, wtedy, kiedy jest jeszcze ciemno, szaro i zimno i w ogóle. Chociaż o zimnie to trudno mi nam pewnie mi mówić, nie? No bo wasze zimno i nasze zimno to są w ogóle dwa osobne zimna. W każdym bądź razie, o kurczę, nie założyłam mikrofonu. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Jak nie, to cóż. Moi drodzy, dzisiaj tylko tak króciutko chciałam podzielić się informacją na temat tego, dlaczego zbyt często nie publikuję wywiadów z... Oczekajcie, dzwoni ktoś z banku. Sorki, ale była szybka akcja, musiałam odebrać telefon z banku, bo klienci właśnie są w banku i otwierają konto. Polacy, klienci z Polski. Więc chciałam powiedzieć króciutko na temat tego, dlaczego tak rzadko publikuję wywiady, tudzież publikuję zdjęcia z moimi klientami. Podejrzewam, że większość z was, zanim cokolwiek powiem, będzie wiedziała, przynajmniej będziecie się domyślali. No ale cóż, prawda jest taka, że niewiele osób tak bardzo chce się chwalić tym, że kupiło nieruchomość w Turcji. Niektórzy nie chcą się chwalić przed rodziną. Niektórzy nie chcą, żeby rodzice o tym wiedzieli. Niektórzy nie chcą, żeby brat czy siostra o tym wiedzieli. Niektórzy po prostu nie chcą, żeby pewne urzędy o tym wiedziały. Moi drodzy, znowu był telefon z banku, także musiałam znowu odebrać, ponieważ bardzo często jest tak, że was nawiguje właśnie w ten sposób. Wy idziecie do tego banku, czekacie tam różnie, czasami godzinkę, czasami półtorej, czasami dwie, w sezonie jeszcze dłużej i wtedy niestety ja nie jestem w stanie być cały czas z wami, natomiast nawiguję właśnie wszystko zdalnie, no i stąd się bierze to, że co chwilę są telefony. Ale wracając do tematu, czyli jeżeli ktoś nie chce, żeby rodzina bliższa czy dalsza, czy znajomi, czy sąsiedzi, czy tak jak wspomniałam, niektóre urzędy nie wiedziały po prostu o tym, że kupujecie taką nieruchomość, no to wiadomo, że wtedy ja mam związane ręce i nie jestem w stanie opublikować ani zdjęć takiej osoby, ani wywiadu z taką osobą. To jest przykre. Przykre dla mnie, dlatego że bardzo często, czy tak, ja jako gaduła, taka rasowa gaduła, rozmawiając z moimi klientami, gdzie siedzimy przy kawie, opowiadamy sobie tam różne rzeczy, czy to w biurze, czy poza. I ja oczywiście już bym się chciała podzielić, nie, że zobaczcie, oni takie fajne rzeczy mówią i to jest na pewno dla mnie, jako dla osoby sprzedającej, to jest mega fajne, że ja mogę słyszeć takie rzeczy i bym chciała, żebyście wy usłyszeli. Bo zawsze z pierwszych ust ta informacja jest po prostu taka bardziej wiarygodna, widać, że to nie jest nic nagrane, widać, że to nie jest w sensie nagrane, że to nie jest nic zaplanowane, że to nie jest coś, co ja mówię, tak, teraz macie powiedzieć tak, teraz tak, i że nie wiem, gdzieś tam tak jak ktoś kiedyś zasugerował, że pewnie podpłacone, nie? No, ale niestety, właśnie bardzo rzadko jest taka okazja. Mam nadzieję, że będę miała częściej okazję dzielić się z wami i że moi klienci będą mieli okazję częściej dzielić się z wami swoją radością. Ojej, przepraszam, ale było jakieś... coś tam było i mnie zarzuciło. No, biorąc pod uwagę co prawda klimaty dotyczące kontroli bankowych i nie tylko, to raczej idziemy w drugą stronę. Wczoraj klient, pozdrawiam panie Arku, widzimy się w piątek. W piątek o 13. Zapraszam, czekam. Uwaga, znowu mnie zarzuci. Co prawda niektórzy, czy coraz częściej, coraz więcej osób po prostu, żeby czuć się bezpiecznie i nie czuć się inwigilowanym, decyduje się na zakupy gotówkowe. A jak dobrze wiecie, jeżeli mnie obserwujecie, zakupy gotówkowe w Turcji nie są rzadkością, wręcz są czymś pożądanym. Wręcz są czymś, co każdy, na co każdy popatrzy takim bardzo przychylnym okiem. Pod warunkiem oczywiście, że nie kupujemy nieruchomości pod obywatelstwo. Dlatego, że jeżeli kupujemy pod obywatelstwo, no to wszystko musi być wykazane z konta na konto, ale na to też są wyjścia. Takie wyjścia, gdzie to może przejść z konta na konto, ale kto powiedział, że to ma być polskie konto?
W międzyczasie zdążyłam dojechać do biura. Coś tam mi przeskoczyło w kamerze, więc musiałam zrezygnować z kontynuacji. No ale teraz, tak jak powiedziałam, nie musi to być polskie konto, może być konto w Turcji. Więc to jest też rozwiązanie. Już wszystko wiemy. Wiemy, dlaczego nie publikuję zbyt dużo, jeśli chodzi o wywiady, tudzież nie pokazuję za bardzo zdjęć klientów. Także myślę, że się rozumiemy i nie będziemy mieli co do tego żadnych wątpliwości. Wy, kupując ze mną, możecie się uczuć zupełnie bezpiecznie. Informacje, kto u mnie kupił, zostają u mnie i tylko u mnie. Wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzionek. Ja biorę się za robotę, no bo sporo tego jest. I jakby co, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Pozdrawiam.